Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku Sid Meier's Pirates. I teraz tak, tutaj tej mapy jeszcze nie mamy, ale znowu mamy Cutthroat Head, więc to jest, jak dobrze pamiętamy, chyba znów gdzieś obok Puerto Cabello. Nie pamiętam, czy w ostatnim odcinku wpływałem jeszcze raz do Curacao, ale udamy się teraz do Curacao, bo tutaj często dostaję właśnie jakieś mapy, więc a nuż może kolejnym razem też nam tutaj się uda właśnie tą mapę zyskać. Naraz zobaczymy. No i coś mamy. Coś mamy. Może to nie jest mapa, ale dostaliśmy zlecenie na Raimondo, który jest gdzieś na Hawanie, więc tam pewnie teraz się widzowie i udamy. Więc faktycznie popłyniemy sobie do tej Hawany. Tam kawałek mamy, ale dobra. 3 miesiące. Okej, gdyby tutaj jakiś statek był z zaopatrzeniami, to być może go sobie zaatakujemy. Co to już. Okej, dobra, myślę, że coś zaatakowali, a to chyba był jakiś transport, tylko czegoś do Curacao. Nieważne, w sumie, zostawmy to. Spanish Trade, dobra, wiecie co, chodźmy. Chodźmy sobie, zaatakujemy faktycznie. Dobra, oni już dział nie mają, więc już do mnie nie postrzelają sobie, chłopaszki. Ale dobra, to chciałbym teraz ich tylko i wyłącznie w sobie w nich wpłynąć. Widzę, że ten statek robi chyba coś podobnego do mnie. To aż dziwne, bo ma tylko 33 marynarzy i co, i chce we mnie wpłynąć? Czekajcie, bo to stąd ode mnie jakoś bardziej chce uciekać, aniż płynąć. Tylko, że czemu tak do mnie podpłynął? To trochę zrypali chyba sprawę chłopaszki. Ale no dobra. No dawaj, dawaj. Pływamy w niego. Dobra. Tak myślałem, że to bez walki się obędzie. Tutaj robimy sobie tak. 52 działa. Dobra, zejdźmy na 40. A, dobra, bo to więcej nie mogę. No to dobra, no to jak mam tak, no to spoko. Aha, bo 52 działa, mam na dwóch statkach to jest załadowane. A nie, jednak nie. Aha, bo tutaj coś miałem. Dobra, walić to. Zostawiamy to tak. Raczej tak nie dają 52 działu, ale spoko. Dobra, ich zostawiamy. Bo ja myślę, że to jest jakiś trade, że będę miał, wiecie, tam trochę więcej jedzonka faktycznie od nich, a jednak tak się nie stało, więc trudno, zostawimy sobie ich. Niech sobie żyją. Do Petit Gov możemy sobie wpłynąć faktycznie. Może wpłynąć i tu sobie wpłyniemy, bo to jest nasze miasto, może tutaj coś fajnego dostaniemy. A tak czy siak, i tak mamy to po drodze cały czas. Mamy 125 marynarzy, a w Hawanie, w Santiago było znacznie więcej chyba tych, nie? Tej obrony, więc chyba to zostawimy sobie w takim razie. W takim razie chyba zostawimy sobie to Santiago na kiedy indziej. Bo tak jak mówię, tam często coś mi się respiły to miasto. Trochę mnie irytuje, widzowie, ale dobra. Okej, mamy muszkiety, więc spoko. Będzie lepiej to wyglądało jeszcze. O, do. Gdzie? Eleutera? Co to jest za miasto? Czekajcie, teraz szybciej popłynę. Aha, tu jest to Eleutera. Tędy tu. Dobra, mogę płynąć tędy tu. Koło Santo Domingo wtedy będę przepływał. Dobra. Niech będzie. Niech będzie faktycznie tak, że popłyniemy sobie tędy tutaj w dół. Tylko, że teraz będę płynął chyba pod prąd i trochę będę wolnie płynął. Tutaj tą chmurkę sobie możemy wpłynąć, może troszkę mnie przyspieszy. Jednak nie bardzo mnie przyspieszyła. Trudno się mówi. Dobra, marynarze już widzę, że coraz mniej zadowoleni, ale mam tak dużo majątku, że szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy ja chciałbym tutaj w ogóle robić jakiekolwiek podziały łupów teraz, tym bardziej, że zmierzamy do Raimondo. Strasznie dużo na tych marynarzy. Więc wypadałoby teraz coś zaatakować, ale tutaj jest aż 3 forty w ogóle. 500. No jak widzicie, do Santo Domingo już nawet mam zakaz wstępu. Mam zakaz wstępu do Santo Domingo. No tak, no już tyle hiszpańskich miast pozajmowałem, że faktycznie jakoś bardzo to mnie nie dziwi ten fakt, że mam ten zakaz wstępu. Zaraz też do mnie strzelają, skurczy syny. A, walić ich.
olewam ich i po prostu płyniemy sobie tutaj do tego miasta francuskiego, którego nie da się przejść, bo to jest miasto bez fortu. A sobie to jest miasto francuskie, więc w ogóle po co miałbym je przejmować, skoro ono jest tak jakby moje, powiedzmy. Ale płyniemy tutaj, może coś do tawernie się ciekawego dowiemy. No i tak jak mówiłem, mamy tutaj West of Puerto Cabello, czyli na wschód od Puerto Cabello, Lemcatrat Road. Road Head oczywiście, przepraszam. Katrat Head. I tutaj będziemy mieli ten skarb Rakama. No dobra, no kolejny raz przy Puerto Cabello. Standardówka. Szczerze nie wiem, co to się... A, czekajcie, ja tu jeszcze miałem zrobić dwie rzeczy przecież w tym mieście. Przepraszam najmocniej. Ja tutaj miałem do tego jeszcze sobie przyjść. Niestety tylko na miesiąc, ale zawsze to coś. I tu statek muszę naprawić, przecież mi go odstrzelać gdzieś z garnizonu. Więc spoko. Dobra, i tu mamy co? Okej, tutaj też muszę sobie wpłynąć, faktycznie. Czy tu coś ciekawego? Nie wiem po co mi to, ale wezmę. Skoro mam tyle hajsu, no to już muszę go przecież powydawać. Dobra, dalej jest tej Eleuterze, czy jak to tam się nazywa. Nie, to chciałem, to chciałem. Dobra, niechaj będzie. I mogę pogadać z kapitanem, czy coś tutaj mam do zaatakowania? Dawaj nas na to Domingo uderzaj. Tam jest tylko 500 marynarzem, takie mam stateczki, na pewno go je odbijecie, nie? Kappa. Nie no, raczej wiadomo, że nie ma szans z tym, ale okej. Dobra, i to powinno być gdzieś... Gdzieś na tych wyspach tu, nie? Mogę to wpłynąć może do Port Sur. Dobra, dajcie mi to. Jakiś łeb czegoś. Ale dobra. No i dobra, i płyniemy dalej tej Eleutery. Po Barona. To jest w ogóle trzecia osoba, którą odnajduję chyba teraz, nie? Więc zostałabym wtedy teoretycznie jeszcze jedna, jak się nie mylę. I wtedy mielibyśmy... Chociaż patrzcie to, to byłaby ostatnia osoba. To powinna być ostatnia osoba ta, z którą odnajdziemy. No... Tak, coś mi się wydaje, że to ma być ostatnia osoba. No dobra. Może ja się po prostu pomyliłem, widzowie, ale okej. Okej, mamy tu już pokazaną tą Eleuterę. Ale gdzie jest Raimondo? Jest Raimondo, stoi sobie. Stoi, stoi. Aha, bo to jest w ogóle miasto z fortem, to Eleutera. To teraz to nawet... Troszkę znowu się w szok waliłem, bo nie wiedziałem, że to jest miasto z fortem oczywiście. No, tutaj spokojnie sobie robimy. O kurde. Ależ mocarnie to z tym działami uderzyłem sobie. Dobra, no, walamy się w niego. Walam sobie w niego. Tutaj mamy przewagę, więc to nie powinna być jakaś ciężka dla nas walka. Aha, chyba że nagle spadnie mi 20 marynarzy. Dobra, mamy to. Easy peasy. Easy peasy. Danger Rock, ale to jest Petit Gov, tak? Dobrze myślę, tak. Petit Gov i to jest Danger Rock. No to do spokojnie możemy ją odnaleźć, bo Petit Gov gdzieś tu mijaliśmy chyba. Chyba gdzieś to mijaliśmy faktycznie. Zejdziemy z tych dział na te 30. No i dobra, ja teraz pewnie tutaj nie będę mógł płynąć, bo oni nawet do mnie już strzelają, więc tutaj raczej mam zablokowaną drogę. Ale że tu mamy tak mało ich, to przyjmiemy sobie to miasto. Czemu by nie? Wiecie co? To wydaje się nie najgorszym pomysłem.
Tylko teraz tak, musiałbym zacząć się ruszać tutaj może dwami. No właśnie, tylko że po to, żeby tutaj was przesunąć jak najszybciej w to miejsce. A wy na razie zrobicie sobie tak. Dajmy na to tak, wy tu w krzaczki. Wypyk. I wypyk. Dobra, to mam przewagę, tutaj raczej na spokojnie powinniśmy sobie z nim poradzić. Czekajcie, co to jeszcze było? Dwie jednostki tutaj, dobra, okej, okej. To dobra, no to wy po skosie. Ze dwa razy, wy za nimi ze dwa razy też po skosie. Wy możecie tutaj podejść, wy się cofacie oczywiście tutaj. Wy możecie sobie postrzelać. I wy tutaj też tą jedną turę możecie postrzelać sobie. No i okej, ładnie popadali nawet. Tutaj jakiś ruch jeszcze miałem czymś. Dobra, wystrzelajcie. No tam jest duża jednostka, ale okej, fajnie, że trochę to przemililiśmy sobie. Aha, bo tędy tutaj nie mam jak wejść. Musiałbym iść tędy tu. Oj, chyba trochę tutaj zepsułem ten ruch drugi. Bo tym musiałbym tutaj iść w tą stronę. No dlatego się zepsułem, że te zoni mogą do mnie strzelać. To było bardzo niepotrzebne teraz. Dobra, tymi muszę uciekać, stąd, bo ta jednostka teraz w tej rundzie może mnie dojechać, jak się nie mylę. Albo w sumie mam taką przewagę, ja tak tutaj raczej łupy będę dzielił, więc jolo. Więc w sumie to jolo. To wy sobie strzelajcie dalej. Patrzcie, żaden nie padł jeszcze w ogóle, nie? To jest jakiś hit też. O, dobrze, chociaż teraz ładnie popadali. Dobra, no to wy się schowajcie tu. Wy tu. A wy jedno w tył. Ej, oni do mnie nie weszli teraz. To pewnie ci do mnie wejdą, ale oni we trójkę wygrają to? Chyba nie. Okej, padł mi jeden niestety. Dobra, strzelajcie sobie. Wy też sobie postrzelajcie. Ładnie bardzo mi się tu ustawili. Okej, powinni chyba ich dobić. Oj, oj, dobra, jeden padł. Może uciekną? Nie, jednak nie tym razem. Jednak nie tym razem, słuchajcie. Dobra, wy tak. Okej, nie weszli we mnie. Okej, nie wiem co tutaj komputer jak to rozgrywa tymi jednostkami, ale strasznie jakoś dziwnie, ale no oczywiście z tego powodu ja narzekać nawet nie zamierzam, słuchajcie, nawet nie zamierzam. Okej, bardzo ładnie. Dobra, on powinien uciec. Tak też się właśnie stało. Oni też powinni uciec, jeśli tam też jeden padnie. Okej, powinni uciec. Bardzo ładnie. Okej, tu mamy 3 na 3. Ej, nie chciałem się, szybko się strzelać, ale dobra, nieważne. Aha! To nieźle, że tak ich przytyraliście, nie? O, znacznie lepiej. No, powinni uciec. Dokładnie tak.
No i dobra, fajnie to wygląda. Raczej moi uciekają, tak jest. Tutaj z nimi nie mają większych szans. Ale to żaden problem, bo teraz oni uciekną. Dokładnie tak. I pyk. O, nawet popadało trochę i fajnie. Dobra, najszybciej będzie, po prostu ich zaatakuje chyba. No i easy. Dwa tysiące tylko i od razu mogę, więc spoczko. Okej, więc już tutaj nie kupię, szkoda. Dobra, dobra. Okej, i tutaj mogę naprawić statek. Ło, aż tam im przytyrali, to nawet nie wiedziałem. To nawet nie wiedziałem, że aż tam tutaj przetyrali faktycznie. Dobra, i płyniemy sobie do Petit Gov w takim razie. I Petit Gov mamy gdzie? Tutaj mamy Petit Gov. Dobra, no tam niedawno byliśmy, ale okej. I tam musimy... Aha, obok tego miasta i musimy po prostu szukać Danger Rock. Dobra, spoko loko. Przepłynę tędy w ogóle, czy nie? Przepłynę, fajnie, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie, że tędy się dało przepłynąć. Tam jakąś skałę miałem, ale to raczej nie jest Danger Rock, no bo to za daleko by było od Petit Gov. Więc to raczej na pewno nie jest tamto miejsce. Dobra. Okej, szybciutko się płynie, fajnie, bo to dużo chmur było. A to w ogóle imigrantów przewoził chyba, kurde, z Ukrainy. Ole, ja wiem w sumie. New Warship. O, jaki statek mają fajny, zobaczcie ci, ten, Francuzi. Nice stateczek, taki jak miał wcześniej Henry Morgan, nie? Albo bardzo podobny w sumie. Dobra. Petit Gov jeszcze dalej troszkę, jeszcze troszkę dalej. Okej, okej, okej. Czekajcie, bo gdzie to wpłynąłem w ogóle? Gdzie ja w ogóle wpłynąłem? Da się tędy wypłynąć jakoś teraz? Chyba tak. Ty, nie da się chyba. To się to zwęża? O kurde, ale dałem dupy. No troszkę dałem dupy teraz. Ty, a to czasami nie jest... Nie, to jest Katrat Cave. Nie chcę tej Dominików, chociaż... A, no to nawet nie da się z nimi fajnie trade'ować. Dobra, to wpływamy stąd. A gdzie mamy ten... naszą skałę? Gdzie my mamy naszą skałę? No trudno, to gdzieś będziemy musieli tego poszukać, tak? Blood Point to nie jest to, czego szukamy. Katrat Cape to też nie jest to, czego szukamy. Oj. Czyżby były małe problemy z odnalezieniem naszej ciotki? No bo to mamy, ale nic więcej. Ale kurza twarz, nic więcej. Dobra, zobaczmy tutaj dalej, czy nie ma jeszcze jakiejś skały faktycznie. O kurde, czyżby nie było? Nie, tu jest Danger Rock. Tak, no to tutaj mamy, dobra, okej. To jest nawet daleko, bym powiedział, że to od tego miasta jest. Myślę, że będzie to bliżej trochę. Ale spoko. No to wysiadamy sobie tutaj w takim razie. W takim razie tutaj sobie wysiadamy.
I co? I tu gdzieś powinien być kamienny łuk. Ale widzę na razie coś innego. A nie, jest kamienny łuk. Mamy też te wisielce. Kamienny łuk. Aha, a wisielców to na mapie to już nie widzę, tak szczerze powiedziawszy. I w ogóle tutaj gdzieś jest ta... Aha, to jest w ogóle miasto Leroy. Gdzie jest w ogóle miasto Leroy? Tu jest miasto Leroy. Daleko mnie ono jest? No kawałek. Dobra, ale co mi daje to znalezienie tego miasta Le... Fu, nie to. Miasta Leroy. Tak naprawdę to nie za wiele. Ja musiałbym... Czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Bo gdzieś tutaj muszę znaleźć przecież... tą czaszkę taką. Aha. Póki co to ja mam jakąś chatę. A te czaszki to ja nie widziałem nigdzie, tak? No nie widziałem nigdzie. Chyba, że to była... A, dobra, ta czaszka, jestem głupi. Ta czaszka to jest przecież ta skała Danger Rock. Boże święty, dobra, nieważne. Nieważne, nieważne, nieważne. Dobra, no to musimy iść gdzieś w tym kierunku, tak? Gdzieś w tym kierunku i tu poszukajmy może... Czekajcie, to była jedna chata i tu jest druga chata. Tak, na to by wyglądało, że to jest druga chata. A szukajmy gdzieś wioski Inków, znaczy Azteków. Dobra, mamy. Mamy Azteków i mamy drugą chatę. Dobra, to wszystko by się zgadzało. To teraz poszukajmy sobie... Dobra, tutaj mamy to. Tutaj mamy to, więc już jesteśmy na terenach, których nie za bardzo widzimy. Okej. Okej, dobra, jest chatka. Dobra, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mamy chatę. No i cyk pyk, kolejny członek rodziny uratowany. No i spoko. I Markiza mamy teraz w Nombre de Dios. No to chyba tam się widzowie i udamy faktycznie. Czyli musimy płynąć teraz sobie do Nombre de Dios. Gdzie jest Nombre de Dios? Poczekajcie, tutaj będę miał szybciej pokazane. Okej, gdzieś tutaj w tych terenach. Dobra, jest. Koło Puerto Bello. Koło Puerto Bello. No to tam się udamy. Jeszcze do Rio de la Haka może płynąć sobie wcześniej. Tam trochę sobie wziąć więcej marynarzy i będzie wzór. Dobra. Co to mamy? Aha, to okej, to tylko piraci jacyś. Myślałem, że jakieś, wiecie, czarnobrody i tak dalej. Okej, a ile... nie to. Ile mamy piratów do pokonania jeszcze? Mamy Rakana, mamy Boneta i mamy czarnobrodego, więc mamy trzech. Trzech do pokonania i skarb jeszcze mamy cały do odnalezienia. Więc może... Nie, dobra, skarb zostawimy sobie potencjalnie na kolejny odcineczek. Z tego względu chociażby, że no na razie mam dużo bardzo majątku. Jak podzielę łupy, to stanę z niczym, a i to jestem też bez marynarzy, nie? Dlatego wolę znaleźć sobie skarb w kolejnym odcineczku, albo zdecydowanie później, jak już podzielę te łupy, żeby mieć później też za co kupować sobie jakieś tam, wiecie, jedzonko i tak dalej, nie? Więc tutaj raczej tak bym to wszystko chciał sobie faktycznie i rozegrać. Więc dobra, no nombre de Dios, nombre de Dios. Na razie to ja widzę tego Kartagena, a gdzie jest ta Kartagena na mapie? Tutaj obok mnie jest, czyli muszę trochę odbić dalej jeszcze. Na to by wyglądało. Dobra, czy ja gdzieś tutaj już tego Markiza nie widzę, bo jestem przy jakimś mieście i to miasto to właśnie... A, czy ja w ogóle minęłem to już dawno. To miasto to właśnie jest Nombre de Dios. Statek, jest pan Markizik, kochany mój Markiziku, chodź tu do mnie. Tylko, że tutaj zrobimy save'a wcześniej. Bo to jest ostatnia walka z Markizem na... przed odnalezieniem jego chyba kryjówki, jak się nie mylę, więc dlatego tutaj chciałbym z nim wygrać to. I obawiam się, że teraz może być trochę trudniej z nim wygrać, dlatego tutaj wolę to... troszkę bezpieczniej sobie rozegrać i sobie grę wcześniej, co nie? O kurde, gdzie te strzały poszły?
Gdzie te moje niby strzały zagląd poszły? Za blisko do niego podpłynąłem, tak szczerze powiedziawszy. I teraz trochę tutaj sam się wrąbałem. No, fajnie, że mu statek stanął w miejscu, nie? No, to teraz te postrzelasz, no. Dobra, przewagę mamy już, ale to jest mała przewaga. Chcemy większą. Okej, bo nie zabiłem w ogóle marynarzy teraz. Dobra, jedna się teraz udało. Dajmy sobie te. Dobra. Jeszcze ze dwa, może trzy razy i już w niego wlatujemy sobie. A dajmy to normalne może. Dobra, mamy przewagę dużą już. Więc już nakręcamy powoli na niego. O, mocarnie trafiłem. Dobra, no wpływamy w niego, tylko że jakbym tylko, gdybym tylko mógł, bo mój statek sam się obraca, nie? Mój statek kuźrza twarz, no patrzcie, ja nie mogę płynąć w prawo, bo on się sam obraca w lewo. A, teraz to w ogóle stanął na mieliźnie i się nie ruszy, tak? No nie, w lewo, w prawo nie popłynę, muszę płynąć w lewo. Ile w lewo też w ogóle popłynę, bo tak średnio to wygląda póki co. Spróbujmy jakoś to opłynąć sobie, o ile się będzie dało. Chyba to wyszło. Ta, nie wyszło. Nie da się płynąć w tą stronę. Ale dramat, ty. Nie no. Jak tutaj już jedyne do czego tak się można według mnie do tej gry przyrąbać, to kurde, jak to na tych mieliznach jesteśmy, to powinno to jakoś być pokazane, że gdzie są te mielizny, żeby jakoś móc je ominąć sobie. A tak, no i patrzcie, ja nie mogę płynąć na markiza prosto, bo mi statek zawraca sam. Sam zawraca mi statek, ja nie mogę w niego wpłynąć. To jest masakra jakaś. Po prostu nie mam jak w niego wpłynąć. On, patrzcie, on nie ma żagli, nie ma nic, a on płynie trochę. Chociaż on też chyba stoi teraz. No, ja nie mogę w niego wpłynąć. W dół tylko mogę płynąć, w górę nie mogę. Jest jakiś hit. Jest po prostu jakiś hit. No to co, no próbujemy jakoś się to odwrócić, ale... Ja nie wiem, czy to mi się widzowie uda. Póki co to ja do niego tylko tracę dystans, nie? Dobra, to będzie przecinka jakaś, bo ja nie mam pojęcia, jak miał w niego wpłynąć. Aha, to fajnie. Może teraz się uda, bo przez to, że nie wpłynąłem, to mi anulowało jakby ten, nie? Wyszedłem po prostu z walki z nim. Teraz może się uda. Oby się udało. Widzowie, trzymajcie kciuki. Bo ja tak patrzę na ten statek mój kochany i teraz nie wiem, czy ja płynę, czy ja stoję. Chyba płynę, ale w żółwim tempie. Ja cię dupia.
Dobra, zaraz mu zrobimy wjazd w... od tyłu. I pyk, dobra, mamy to w końcu, widzowie, tak jest, nam się to udało. Dobra, teraz zobaczycie nową animację, znaczy no, troszkę będzie zmieniona, bo teraz będzie strzelać z dwóch pistoletów, nie z jednego, jak się nie mylę. Więc zatem się zobaczmy to. Tak jest, pyk, pyk. Z dwóch odcików od razu dostał. I pyk go. Dawaj na schody, gościu. No i dobra, skończony. Skończyliśmy gościa i mamy całą jego kryjóweczkę. Spoko. Spoko, spoko. Dobra, to możemy zatopić. Dobra, i tutaj mamy nasz na 8, ale to spróbujmy zejść sobie jeszcze z tych dział i wziąć sobie na więcej. Okej, 10. No i spoko. Spoko, spoko. Dobra, przydałby mi się jakiś port, tylko czy ja będę w ogóle tutaj gdziekolwiek mógł wpłynąć? No, ten do mnie już strzela, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, więc raczej do tego nie wpłyniemy. Dobra, zróbmy to, bo dawno tego nie było. Ja spróbuję to po prostu zakraść się do... Tylko właśnie, czy ja teraz zakradnę się w ogóle do tego gościa, żeby statek naprawić? Może się uda, zobaczymy. Dobra, czy to były jakieś strzałki, które mówią mi gdzie... Tak, tutaj była jedna, czyli do gubernatora prosto. Okej, okay. To mi na razie wystarcza. Więc teraz tak, tutaj sobie chycniemy. O kurde. Czekajcie, gdzie on pójdzie? Dobra, nie poszedł w dół. On pewnie zaraz się odwróci i pójdzie w moim kierunku. O kurwa. O kurwa. Problemy. To nie tak miało być. To nie tak miało być. To po skosie jakoś muszę iść, dobra. Czyli tutaj w tą uliczkę raczej. Gościu mógłby się odwrócić czy coś? Kurwa, on tu idzie. No to do mnie przyszła ta menda. Więc co, może tędy tu pójdziemy? Tutaj na razie chyba nikogo nie ma. Więc pójdziemy sobie tu, pójdziemy sobie tutaj, ewentualnie się schowamy. Dobra, jest to gubernator. Gubernator jest tu, a karczma? Where is karczma? Tam jest ta tawerna, dobra, to idziemy do tawerny po prostu. No i sobie łatwo poszło. Całą straż my ominęli, fajnie. Dobra. To mnie nie interesuje, to. Dobra, myślałem, że będę też mógł coś więcej tam zrobić, ale nie mogłem. No to płyniemy do Nawary, będę mógł płynąć. Zgadza się, ty mogę wpłynąć. No dawaj. To jakiś coś do czyszczenia kominów chyba. Kurwa, i wpłynąłem w to, no co za dzban. Pierwszy statek naprawiłem, muszę jeszcze raz.
1080 aż. A tam mnie zrespiło, widzowie, tam mnie zrespiło, za to nie poradzimy. Dobra. Także cóż, wydaje mi się, że w tym odcinku to byłby na tyle. Kolejnym razem, skoro tutaj jesteśmy w tych terenach, to chyba jednak na razie ten skarb sobie pominiemy, a popłyniemy tutaj do tych miast pirackich, które nas nie było i poszukamy tam po prostu piratów w tych miastach. Tak mi się co najmniej wydaje, więc obierzmy sobie kierunek od razu w tę stronę. I cóż, no za dzisiaj wam bardzo dziękuję, fajnie, że byliście, fajnie, że padliście. Zostawcie oczywiście lajka, zostawcie suba, sprawdźcie linki w opisie, a my widzimy się w kolejnych materiałach już niebawem, także na razie następnego.